Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będzie o bratku, o szkicowniku. I tak mi się przypomniało, pamiętacie może kiedyś dawno temu była taka, co to było? Audycja z bratkiem? Nie, ekran z bratkiem? Chyba tak. To dzisiaj właśnie taki ekran z bratkiem. Nie pamiętam, o czym to było, ale pamiętam, że było takie coś. Muszę chyba poszukać w jakimś... ten szkicownik. Fajny papier. Urzekł mnie ten papier. Te brzegi poszarpane. Zaczęłam tak nie bardzo wiedząc, co ja tutaj chcę zrobić. A jak nie wiem, co chcę zrobić, maluję kwiatka. Potem żałowałam, że tak zaczęłam, bo teraz jest już to jakiś komplet i no nie będę wyrywała kartek. Więc zaczęłam od jakichś hiacyntów, potem jakieś róże, a potem były tulipany i to mi się spodobało. I powstała cała seria tulipanów. I tak sobie pomyślałam, że właściwie szkoda, że całego nie poświęciłam na te właśnie różne odsłony tulipana. Ale potem zostało mi już chyba tylko kilka kartek, 3 czy 4. Pomyślałam sobie, teraz bratki. On, ten szkicownik leżał jakiś czas, mi się zachciało kupić sobie bratki i są takie wdzięczne i fajne, że pomyślałam sobie, czas na bratki. Najpierw były te niebieskie, oczywiście mój kolor ulubiony, więc gdzieś byłam w mieście i miasto udekorowało ulicę właśnie małymi, drobnymi bratkami. Zrobiłam zdjęcie i to takie fajne było. Potem pomyślałam sobie na moje bratki, które mam w doniczce, coś takiego, kolor troszeczkę przekłamałam, ale co tam. Któregoś dnia, mimo że już zapowiadało się na wiosnę, sypnęło śniegiem i stąd taka odsłona troszeczkę jak gdyby zimowa. Potem gdzieś znalazłam zdjęcie wszystkiego naraz i tak sobie pomyślałam, że to też fajne, takie bardzo kolorowe. Są żółte, są niebieskie i przeróżniste. A potem była jeszcze taka wersja, biały bratek, gdzie właściwie sam kwiatek. Tam jeszcze pokażą się całe masy różnych kolorów w tej bieli, ale w sumie tłem można zrobić coś ciekawego. No i właściwie mógłby być już koniec. Ale ponieważ ten ostatnia kartka też jest jeszcze wykończona tym papierem, więc na tej ostatniej, gdzieś chyba tutaj, namaluję sobie takiego właśnie pożegnalnego bratka i na to malowanie Was zapraszam. Ten jest chyba jeszcze ciekawszy, bo mu się tutaj jakoś zagina, więc dobrze. Najpierw, jeżeli patrzę na to, to mogłabym powiedzieć, że mogę to zmieścić w prostokącie, który będzie miał takie, widzicie, to jest coś takiego. I teraz jak spojrzę na to, tu jest wyżej, tu jest mniej, tu jest wyżej, tu jest mniej, czyli mam to. Tu w środku jest taka kuleczka, taki coś. A potem jest ta żółta plamka i tutaj z boku ma takie fajne dwa cosie, które są początkiem do tych. I teraz, jaki jest kształt tego? Przyglądajcie się, ja Was bardzo proszę, przyglądajcie się temu, co malujecie. Nie spójrzcie tylko tak i cyk, już wiem, tylko naprawdę dokładnie popatrz. I teraz jak popatrzę, to widzę, że tu idzie lekko do góry, potem schodzi gdzieś na dół, to nie jest taka linia, tylko ona sobie jest taka. I pewnie też w zależności od tego, jaki to tam będzie rodzaj gatunek, czy co tam, to będzie troszeczkę inne. To by było coś takiego. Teraz ten, on ma tutaj właśnie takie fajne, jasne dwa cosie i od tego wychodzi kolejny płatek. On dochodzi prawie, że tu i tu gdzieś, czyli ja, jeżeli zrobiłam sobie taką ramę, ja się jej nie muszę trzymać. Ona jest tylko dla mnie tak orientacyjnie, ale ja sobie mogę absolutnie z niej wyjść. Teraz ten, on jest tu gdzieś zagięty, kończy się w tym miejscu, nie w tym samym. Idzie sobie do góry, tu gdzieś i już będzie jakiś taki. Potem jest ten, który zaczyna się gdzieś tu, a dochodzi gdzieś tu i takim łukiem. Tu mogę go troszeczkę zgiąć, zrobię mu tak. A tego widzę troszeczkę za mało, więc sobie tak, on mi się gdzieś tu zaczyna, tutaj kończy. Więc taki mógłby być ten mój bratek. Taka szufelka jak gdyby. Tutaj są te kolory ciemniejsze. Te plamy są tu. Potem
gdyby tak już chcieć się przygotować, to tutaj dam cień i tutaj i ten z tyłu też ma cień. Tu położę, pewnie tu położę jeszcze więcej. Tu pokażę, że to z przodu, a to z tyłu. Tutaj takie, bo tutaj mam, przepraszam, tutaj mam jeszcze jeden, ale tego nie chcę malować, mimo że jest bardzo fajny, ten jest taki słodziutki. Och, dzisiaj mam jakiś dzień na wspomnienia, pamiętacie takie lizaki? Teraz znowu można je kupić. Takie były okrągłe, na patyczku i takie miały różne właśnie takie bratki w środku albo jakieś inne kwiatki. Aby to nie zostało zepsute, w związku z tym użyję płynu do zabezpieczenia, płynu maskującego. Tutaj ten środeczek, który będę chciała, żeby pozostał mi do ostatniej chwili do malowania, i te dwie rzeczy, o których Wam mówiłam, tutaj te takie właśnie zasłonki maleńkie. Co jeszcze mogę zrobić? Może sobie jeszcze, ja tutaj pójdę żółtą plamą, ale tak troszeczkę sobie zaznaczę w tym, bo mi się to może przydać. I jak się przyjrzę uważnie, to zobaczę, że te brzegi, widzicie, one też mają tak jak gdyby biały obrys, jakby ktoś bardzo cieniutko obrysował je, więc ja nie wszędzie, ale gdzieś tutaj mogę sobie taką delikatną linię zrobić. Jeżeli nie widzę, bo ten płyn jest jasny, kartka też, więc przesuwam sobie tą kartkę odrobinę, żeby mi ten płyn w świetle lampy zaświecił. Tu dam go troszeczkę, może tu, bo jeżeli światło szłoby z tej strony, to tu może dam mu ze dwie kropeczki maleńkie, jak gdyby tutaj jeszcze jakiś dodatkowe coś tam było, może sobie dam takie coś, bo lubię. Przygotowałam już sobie pędzelki. Tych większych nie będę chyba potrzebowała. To jest szóstka, no szóstka może, ósemka na pewno, nieba będzie mi za duży. Tak właśnie myślałam. Jedynka, trójka, piątka. Mam jeszcze ten właśnie, który ma bardzo, bardzo fajny czubek, ten podróżny, ale ten też nie, ponieważ jeżeli mam tą jedynkę, to tym czubkiem jestem w stanie sobie wyprowadzić bardzo fajną, cieniutką linię. Ok. Teraz kolor. Poszukam sobie koloru, który by mi tutaj właśnie, to by było coś takiego, lubię właśnie ten kolor, ale w połączeniu z tym, sekunda, z tym, on mi da taką właśnie, o ten najbardziej, wydaje mi się, w połączeniu jest ciekawe jest to połączenie, a gdybym dała jeszcze odrobinę, nie zapominać o tym, aby pędzelek przy wybieraniu, ten idzie mi za bardzo w brąz. Z tobą dzisiaj pracowała nie będę. Ale właśnie te dwa chyba najbardziej, może gdzieś z boku dam troszeczkę takiego różowego, no oczywiście jak dam taki, to nie, ale jak go połączę właśnie tutaj sobie z tym, no to będzie mi tak ładnie. Jak będę chciała, aby było bardziej bordowo, no to sobie odpowiednio wymieszam. Fajne jest to mieszanie. Już się coś tam dzieje. Czy to już jest suche? Bardzo szybko przyschło, także mogę malować. Zacznę sobie jednak od tej żółtej plamki, którą mam w środku. Zrobię sobie tutaj taki bardzo, bardzo maleńko tego żółtego i troszeczkę to przesunę. One mają w środkach to ciemniejsze, więc ja to sobie tutaj teraz zrobię. Może tak. Tu mają taki tak. I tu mają to ciemne, i tu mają to ciemne. A tu chcę pokazać, że są te brzegi. I tu też tak.
Bratek jest genialny. Taki mały, drobny, a taki urokliwy. Tu dam więcej, ponieważ wypadki będą... Fajna plama się zrobiła. Teraz ta zieleń. Może wejdę, zobaczę, czy nie jestem za szybko w tej zieleni. Czy mi się to nie przemieszczy. Ale odrobinę chcę od razu dać, żeby mi fajnie popłynęło. Nie za dużo. Ta zieleń jest tutaj nieistotna, w związku z tym ona mnie w sumie nie interesuje. Ona jest tylko po to, żeby pokazać właśnie ten moment. Mogłabym tu ciągnąć te łodyżki, wszystko pokazywać, ale tak jak mówię i się zastanawiam. Dam tu troszeczkę zielonego. Odrobinkę. Albo może, jak maluję, to lubię sobie tak myśleć, patrzeć, co się dzieje. Troszeczkę tego, teraz ten kolor jest obcy, tego sobie tutaj powtórzę. Może dam go troszeczkę więcej. I takie właśnie delikatne zakończenie mojego szkicownika. Nie pokażę tego wyraźniej, tylko dam tu w tym momencie takim lekko drżącą ręką. Dam troszeczkę farby, nie za dużo. Pędzelek też nie jest zbyt wilgotny. Ma tylko tyle, aby udało mi się to odsunąć. Zrobię właśnie takie coś. Widzicie? Nie chcę zepsuć tej mgiełki, która jest. Tylko chcę tak troszeczkę właśnie tu u dołu, może też odrobinkę. Ten kolejny etap malowania, kiedy już coś tam jest, a ja tylko staram się nie zepsuć tego, co już zrobiłam. Bardzo to lubię, bo to jest taka... No teraz jak nagrywam dla Was, z Wami maluję, no to mniej, ale jak tak sobie sama maluję dla siebie, to taka naprawdę terapia i medytacja. O, jak dam tu i tu. Zobaczcie, te takie nawet linie mogę sobie tak właśnie tylko leciutko wilgotnym pędzelkiem zrobić. Tutaj na przykład mogłabym też iść w negatyw, ale nie chcę. Tutaj zrobię w ten sposób, że pokażę wyraźnie brzeg tego płatka. Gdybym tarła za długo w tym miejscu, obudziłabym tą farbę pod spodem, a ja jej budzić nie chcę. Ja tylko chcę położyć następną warstwę i pokazać, że tutaj jest coś. Tu może dam mu, a nie, te środki zrobię potem. Tutaj dam mu troszeczkę mocniej, ponieważ światło tam dochodziło troszeczkę słabiej. W związku z tym jest go mniej i teraz tutaj, czy dać negatywem? Nie, tutaj znowu pokażę brzeg tego płatka. I znowu przejadę sobie z tym kolorem do przodu, bardzo delikatnie. Tylko właśnie muskając delikatnie papier. Troszeczkę więcej. W tym miejscu z kolei pokażę ten brzeg negatywem. Czyli przesunę to do środka i pójdę sobie gdzieś tam. Martwiła się tobą, będę za chwilę. Teraz mnie nie bardzo interesujesz. Tutaj był ten i tam w środku, gdzie one się schodzą, tutaj też jest ciemniej. I ja to ciemne teraz pokażę. Taka historia będzie. Ok. Teraz to tutaj. To znowu tu mam ten płyn maskujący. On mi tego to coś fajnie osłonił. A ja tylko tu odrobinę przejadę. Teraz tutaj negatywem je. Zrobię to w ten sposób, że o tą plamę ciemną, a ja tutaj odrobinkę dam jeszcze, kierując jakby gdyby tą farbkę. Tu mi się zatrzymało, muszę troszeczkę posunąć, a to pokieruję sobie tam do środka i pokazałam brzeg tego kwiatuszka. A może by tak...
tak dodać takiego koloru jakiegoś innego, żeby się tutaj wydarzyło odrobinkę coś innego, żeby nie było takie właśnie. O, jakiś taki kolor. Okej, czemu nie? Niech sobie jest. A teraz, ponieważ to było tutaj negatywem, więc ten brzeg tej zieleni i tutaj to, co tu się mieści, pokażę troszeczkę w ten sposób. Taki jest, a go nie ma. I taka to ostatnia kartka z mojego szkicownika. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.